dyskutujesz sobie z kimś na temat religii, kiedy nagle ów ktoś stwierdza: świat mógł przecież wziąć się z niczego, tak twierdzi Stephen Hawking. A ty na to: nie wydaje mi się, żeby to twierdzenie było szczególnie wiarygodne. A twój oponent na to: no co, ty chcesz być mądrzejszy od Stephena Hawkinga? Tego rodzaju argument oczywiście nie działa, zaś w filozofii nazywa się go argumentem z autorytetu, po łacinie argumentum ad verecundiam. Autorytety mają wielką moc. Kto z nas nie słyszał o eksperymentach Stanleya Milgrama, w których zwyczajny człowiek z ulicy pod wpływem sugestii aktora przebranego w biały fartuch potrafił teoretycznie uśmiercić innego człowieka. Te cechy ludzkiej natury, polegające na uległości i wierze w autorytety, można bezwzględnie wykorzystać w toczonych dyskusjach. Aby się przed tym bronić, należy przede wszystkim pamiętać, że autorytety są oczywiście wiarygodne, ale tylko w dziedzinach, w których są autorytetami. Na przykład, teorię ewolucji podważa wielu szanowanych naukowców. Ta, dwóch hydrologów, czterech socjologów, jeden specjalista od górnictwa. Dlatego pamiętajcie, wiara w autorytet może być pożyteczna, ale wymaga też odrobinę refleksji. Rzadko natomiast można wierzyć reklamom, które nagminnie odwołują się do autorytetów. Weźmy taki oto przykład. Tegoroczny zdobywca złotej piłki poleca naszą karmę dla psów. A co, sam ją jadł, że stwierdził, że dobra? Niekiedy autorytet jest bardziej zawoalowany i nie pojawia się zmieniając z nazwiska. Na przykład, troskliwe mamy polecają naszą kaszkę dla dzieci. No okej, okay, ale co na ten temat mają do powiedzenia nietroskliwe mamy? No dobra, jestem tylko ciekawy. Powiedzcie z pewnością, to łatwizna. Tak? To przyznajcie, dajcie znać w komentarzach, ilu z was zwróciło uwagę na takie oto stwierdzenie. Wielu naukowców o międzynarodowej renomie, a także gwiazdy ze świata sportu, filmu i sztuki wyrażają obawy o zbyt małą redukcję dwutlenku węgla. Jaka powinna być odpowiedź? Sorry, ale co to są za naukowcy? Bo zdanie reszty, czyli tej bandy ignorantów, w ogóle mnie nie interesuje. W ten sposób właśnie wygląda wykorzystanie argumentu z autorytetu. Sami przyznacie, że to dość bezczelny wybieg. Istnieje jednak odwrócenie argumentu z autorytetu, zwane argumentum ad Hitlerum, czyli argumentem z Hitlera. Argument ten polega na odrzuceniu jakiegoś twierdzenia tylko dlatego, że wygłosiła je osoba, z którą na ogół w większości rzeczy nie zgadzamy się i raczej nie powinniśmy się zgadzać. Na przykład, coraz częściej myślę, że eutanazja powinna być legalna. No nieźle, dogadałbyś się z Hitlerem. Argument oczywiście nie działa, nawet największe pseudoautorytety powiedziały w swoim życiu wiele rzeczy, które są prawdziwe i których nie można odrzucić tylko ze względu na to, że powiedziały je właśnie te osoby. A zatem twierdzenie nie przestaje być automatycznie prawdziwe tylko dlatego, że wypowiedział je Hitler. Oczywiście istnieją mniej bezpośrednie przykłady, na które mniej ludzi zwraca uwagę. Na przykład, program państwa partii to slogany rodem z czasów głębokiego PRL-u. Co można wówczas odpowiedzieć? No rzeczywiście, wtedy też chciano walczyć z ubóstwem i alkoholizmem. Straszne. Pamiętajcie, autorytety są autorytetami tylko w swoich dziedzinach, zaś pseudoautorytetów nie można oskarżać o wszystko, co kiedykolwiek zrobiły lub powiedziały w swoim życiu. Zadanie na dziś. Włączcie na 15 minut telewizję. Tyle wystarczy, aby wypisać całą listę argumentów z autorytetu. Podzielcie się nimi koniecznie w komentarzach. To tyle na dziś. Mam nadzieję, że podobał wam się ten odcinek. Jeżeli tak, to łapka w górę i kanał subskrypcji jest gdzieś pod tym filmikiem. Będę wdzięczny za wciśnięcie obu tych rzeczy, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście. A my cóż, dziękuję wam za dziś i widzimy się w kolejnym odcinku Kącika Metodologicznego. Do zobaczenia!